w mojej opinii jest bardzo potrzebny. Tak naprawdę dietetyk jest, uważam, kluczowym elementem w tej poradni. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że no, może oczywiście, tak jak powiedziałam, może pacjent zlecić ONS-a, ale jeżeli my nie wiemy, co ten pacjent zjada, jakie ma nawyki żywieniowe i co by trzeba było mu jeszcze dodatkowo dopowiedzieć, to jest takie zlecanie tak naprawdę trochę na ślepo. Co może zrobić dietetyk? Może ocenić dzienniczek żywieniowy pacjenta, jak ja to robię, czyli pacjent przychodzi do poradni z przygotowanym dzienniczkiem, pisze kilka dni przed wizytą, co jadł i co pił. Zawsze proszę, żeby to były takie standardowe dni, nie w sytuacji, kiedy, nie wiem, wyjątkowo jest jakieś wesele albo wyjazd, tylko tak, jak się pacjent odżywia. Analizujemy ten dzienniczek, robimy analizę składu ciała, pacjent otrzymuje poradę, bo w większości są to pacjenci z wielochorobowością, czyli są to pacjenci, którzy na przykład dodatkowo mają właśnie cukrzycę, mają POHP, dodatkowo mają, są po leczeniu onkologicznym, więc pacjent otrzymuje od takiego dietetyka kompleksową poradę, nie tylko jak przygotować się do zabiegu, jaką przyjmować żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, ale także jak uzupełnić niedobory dietą. Więc w mojej opinii dietetyk tutaj pełni kluczową rolę.